Siema, siema, hejos. Właśnie do mnie zadzwonił kierowca Schenkera. Właśnie podjechał. Mówi, że dla mnie ma jakąś skrzynię z Chin. Idę właśnie odczaić, co to jest. Jest, przyjechał. Trzeba odjechać wózkiem. Chyba będzie paleciak potrzebny. Nie wiem, jaka duża ta skrzynia jest. Dobry. Co tam jest dla nas? Jakaś paletka. A od kogo nadana? Z Wrocławia jakiś tam. Nic mi to nie mówi. Gdzie ją postawić? A tu wjeżdżamy. W środka? Tak. To nie skrzynia, lecz paleta. Trzeba rozpakować. Co to może być? Chyba wjadę tą paletą tutaj. Ten wózek to bardzo fajny sprzęt. Może po kupę zadzwonię. Trzeba zadzwonić po niego. Dowiedziałem się, o co chodzi. Wszystko wam opowiem. Tylko niech Kuba przyjedzie. Będzie ciekawie. No, ta przesyłka to będzie też na plus dla widzów. Jest Kupson. No to co, bierzesz się? No. Bierzesz się? Będę się brał. No to bierz się. O, już tu coś widzę. Patrz. Co widzisz? Jest. 110? A to pewnie dla taty. Nówka sztuka? Niezawodna. Nie kręć podłogi. Powiedz mi, dla kogo jestem. Tego kłada przysłali nam, żebyśmy, wiesz co robili? Testowali czy? Tak, testowali i to będzie na... Będziemy go wozili wszędzie na wszystkie spotkania z widzami. I testowali. Będziesz mógł widza zaprosić. Na tego oto kłada. Na tego oto kłada. To jest za nami. I po prostu widz pojeździ sobie na nim. Rodzice mogą się zgłaszać do nas. I właśnie wydeszek. Ten wydech. A w tamtej nie miałeś co dziesiące takiego wydechu? Właśnie chyba nie miałem. No to by trzeba było go chyba odpalić, Kuba. Pierwsze odpalenie. Co ty na to? O Jezus, a jak to się odpala, bo ja nie pamiętam. O. Jedzie! No widzisz, tu jest do tyłu, tam jest do przodu. Zapomniałeś. Powoli. Hamulce jak? Działają dobrze? No i tu jest właśnie, hamulce tu są dobre. Dobre, tak? Tu jest bardzo dobry hamulec. Przyciskam od razu. No tak. Bo na zakrętach już widać, że mniejszy. Jest dobry, ale no... A ty z tymi taśmami jeździłeś. No. No. Jeździłem. No. Dla taty 110? No. No co ty opowiadasz? No co? Nie, nie bądź taki. No co ty? Czemu? Jak teraz? To mama będzie na 110 latać. O! Mama będzie na 110 latać. Będziesz latać na 110? Nie. Nie. Ty na 180? Na twoim. Na raptusie? No to przymierz się chociaż ty. Żartowałam przecież. No to tu u nas się nie żartuje, u nas to jest na poważnie. Dawaj. Twój. I co, jak? Ale mama nie tu nogi. Tu, na to. Co? Jak? Powiedz. Czym są nogi? Opowiadaj, mów. Bardzo wygodnie. Bardzo wygodnie. No gdzie? Co, Kuba? Następny odcinek uczymy mamę jeździć na kładzie? No dobra.
Dobra. Ale no to najpierw 110 może, nie? Tak, 110, słuchaj, w automatach na razie musisz, wiesz? Boję. No za malutkie. A ustań? A po co? No żeby przymierzyć, jak wielkie jest, jakbyś ustał. Pomysłowe. Tak. No. To tam nie, tu nie ma. No to jest no, dla... No bo to jest bardziej doświadczony kład. No, Kuba, pokaż jak powoli. A tu światełka ma, mogę? No ma. Tak na duszę to się nie zapalą, nie? Bo to trzeba... No. Ale teraz... Nie, już nie... No co? Żadna nowość. To tak. Czas się nauczyć. Nauczymy. Już zadowolona widzę, że jesteś, że będziesz jeździć. Bardzo. No. Ale jeszcze tylko... A strój? Pożyczę... Kask wystarczy. Buty pożyczę. O, tak jak wtedy. Tak jak wtedy. Pożyczał na motocykl. Motorów. No. Żebym dosięgnęła, pamiętasz wtedy? No, pamiętam, pamiętam. No tu hamulec i musisz tu. Rozrusznik jest. Tu są światła, o! Jak o, zobacz. Nawet będziesz miała LEDowe. O! No. LEDowe. I co, jak? Podoba ci się to? No i teraz pomalutku, tak bardzo, nie gazuj mocno, pokaż mamie, że to jest bezpieczne. Puścisz gaz, to nie jedzie. Puść. To jest do nauki, tak. To jest bardzo bezpieczny kład. 110, do nauki, typowo do nauki. Także będziemy się uczyć. Nie? No, będziemy. Nauczymy Klaudię? No. Dobra, gasimy. Cała ekipa to jedna rodzina. Miłości do moto nikt nie zatrzyma. Enduro. Enduro, no. Dostaliśmy, słuchajcie, nówkę sztuk. Złożoną dopiero. No, bardzo ładne. Ja to nazywam taki chiński KTM. A co wolisz? Ale ja... Motocykl czy kłada? No, to też lubię. No. Wszystko lubisz, nie? Nie da się ukryć. Ja cię to rozpieszczam, chłopie. Ale widzisz, Kajo Polska stwierdziło, że za mocno odkręcasz 180 i trzeba ci teraz 110. A 180 dla taty. Co ty na to? Albo dla mamy. No. Tak, tak. Na szybko wymyśliłem zasady właśnie tych weekendów z Kajo 110. Obserwujcie Instagrama, Facebooka, nasze miejscówki. Rodzic będzie mógł ze swoją pociechą przyjechać. Oczywiście warunek to jest kask. Będzie można przybić pionę, żółwiasa. No i wspólnie pojeździć na Kajo 110. Właśnie na tym nowym Kajo, który mamy tu. Czyli takie będą testy z Blegopso i z Kubą. Przybijemy pionę. Będzie mega zabawa na Kajosie. To jest bezpieczny kład, mało wywrotny, także wszyscy będą zadowoleni. Nara hejos! No. Nara hejos! Yeah, yeah, yeah. Yeah. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, a toe to toe. We're always on the road.